bogata kariera. 206 rozegranych spotkań przez 14 sezonów. Od czego to się zaczęło? Witam, cześć. Od czego się zaczęło w ogóle granie w BNBA, czy czego zaczęła się... Od czego zaczęło się granie w BNBA? W BNBA zaczęło się granie, jeśli nie mylę, w 2010 roku. To był w sumie przypadek, bo spotkałem gdzieś tam, grałem w takich amatorskich salach, gdzieś tam z kolegami z pracy i z tego grania takiego amatorskiego dla fanów zrodził się pomysł, żeby założyć zespół w NBA. Między innymi na bazie wspólnych znajomości mojej, moim takim kolegą był Tomek Lewandowski z Konradem Kopaczem, jednym z zawodników naszej ligi. On grał wtedy w zespole UMK. My tak stwierdziliśmy po jednym czy drugim sparingu rozegranym z jego kolegami właśnie wtedy w 2010 roku, że od nowego sezonu zgłosimy się do ligi, twierdząc, że tam uda nam się coś tam powalczyć i wygrać. Jak wiadomo, ten pierwszy sezon był trudny, bo chyba jeden mecz wygraliśmy, a cała reszta to było pasmo porażek i to takich mocnych. Natomiast gdzieś odświeżyły się wtedy kontakty. Odnowiłem kontakty z tymi wszystkimi osobami, z którymi grałem, będąc jeszcze juniorem w wieku szkolnym i licealnym, w rozgrywkach szkolnych, jak byłem w liceum. To była w Bydgoszczy taka liga też koszykówki, w której gdzieś te osoby wszystkie grały i udało się te kontakty podświeżać. No i tak się zaczęła ta przygoda w 2010 roku i trwa do dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie jeszcze trwała. A jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką? Wiesz co, będąc dzieciakiem grałem w piłkę nożną. Później przeprowadził się do Bydgoszczy mój serdeczny przyjaciel, z którym trzymam się do dzisiaj. On był fanem koszykówki gdzieś w okolicach 5 klasy, 6 klasy szkoły podstawowej. Gdzieś zaczęliśmy się przyjaźnić i gdzieś ta przyjaźń też zwała tym wspólnym graniem w koszykówkę. Prawda jest taka, że on miał grono sąsiadów, kolegów, którzy mieszkali gdzieś blisko niego na naszym osiedlu, bo ja się wychowałem na Jachcicach, to jest osiedle w większości domków jednorodzinnych, starych kamienic, a nie żadnych blokowisk. Wspólnie zaczęliśmy gdzieś tam rozgrywać mecze. Jeszcze wtedy na jeden kosz. To czasy, gdzie jeszcze nie było orlików, żadnych takich fajnych boisk. Gdzieś tam ten kosz nawet skręcaliśmy sami. Obręcz na noc musieliśmy wykręcać, bo czasem ktoś by ją ukradł. Zaczęła się wtedy ta przygoda z koszykówką. Grałem bardzo wiele meczów z osobami starszymi od siebie. I gdzieś wtedy te umiejętności zaczęły trochę iść w górę. Czyli ty nie trenowałeś koszykówki jako Nie, ja nie zacząłem swojej przygody w żadnej szkole, tam 63, 31, jak większość tutaj kolegów, którzy w tej lidze grają. Próbowałem później dostać się do Astorii, będąc chyba w 7 klasie podstawówki. Jeszcze wtedy nie znalazłem uznania w oczach ówczesnego trenera tej grupy wiekowej. Później w tej Astorii miałem taką przygodę, chyba jeden czy dwa sezony, mając lat 16, jak już byłem w liceum i faktycznie wtedy chwilę w Astorii pograłem, ale to jakby pograłem to może za dużo słowa, raczej potrenowałem z chłopakami, bo chyba w meczu może zagrałem w jednym jakieś tam ogony minuty, także nie miałem żadnej takiej przygody półprofesjonalnej, juniorskiej, o której mógłbym tutaj szeroko opowiadać. Ale krąży legenda, że trenował cię Dominik Jankowski, czy to prawda? Tak, to jest prawda i Dominik Jankowski wtedy w siódmej, będąc jakby chyba w szóstej czy siódmej klasie, bo on się dostać do stoli, jakby stwierdził, że jestem za słaby i się nie nadaje do koszykówki takiej zorganizowanej. Więc podziękował mi za granie. Później już będąc, w drugiej czy w trzeciej klasie liceum, faktycznie trenował mnie razem z wieloma innymi gdzieś tam kolegami, którzy w tej lidze grali, z Igorem, z Łukaszem Małkowskim, tamtych osób się przewinął sporo w tych rocznikach,
8-3, 8-4, 8-5. Z Markiem Kiperem między innymi również wtedy graliśmy. No tak, i z Dominikiem faktycznie taka to był taki początek tej znajomości. Że tak powiem, nie omieszkałem mu to wypomnieć. Wiele razy jak go potem ograłem, jak już wspólnie graliśmy z nami czy w PSP. No ale to już dzisiaj, wiadomo, trochę bierzemy to na śmiech. Czy ty masz świadomość, które zajmujesz miejsce na liście strzelców wszechczasów? Nie. Wiesz co, no jakby nigdy mnie to tak specjalnie nie interesowało. Raczej interesowało mnie zdobywanie mistrzostw i wygrywanie całej ligi niż zdobywanie jak największej ilości punktów. No nie mam tej świadomości. No to ja ci mogę podpowiedzieć, że masz trzecie miejsce na liście strzelców wszechczasów. Okay. 3193 zdobyte punkty. Przed tobą jest tylko Janek Mieszkowski. 3471 punktów w 252 meczach. I Wojtek Wawrzyniak. 3382 punkty w 229 meczach. Także... Okej, no to faktycznie, to nie miałem tej świadomości. Miłe towarzystwo i zarówno Janek, jak i Wojtek, również moi koledzy. No fajne, na pewno to miłe. Trzecie miejsce to miłe. Jak też podeślę ci te statystyki, bo ja rozumiem, że jakie są plany w ogóle z Polsami na przyszły sezon? Wiesz co, no tego jeszcze do końca, znaczy na pewno pomysł na dzisiaj, jakby plan na dzisiaj jest taki, że będziemy grali, tak? W zeszłym roku nam to nie do końca, znaczy wyszło nam granie oczywiście, natomiast gdzieś ten skład na początku sezonu nam się troszeczkę rozsypał, bo wiele osób, z którymi w zeszłym roku sięgnęliśmy po mistrzostwo, no już podziękowało za grę, no Michał Bielec, Filip Jakimiak, Maciej Dolot i Marek Kiper, jakby podziękowali z różnych przyczyn. Zagranie w lidze, no, względy zdrowotne, gdzieś tam jakieś sprawy prywatne, no, żal mam do siebie o to, że gdzieś tam za późno ten temat może dźwignęliśmy i potem troszeczkę uzupełniliśmy skład tymi osobami, które gdzieś tam zostały. No, plan na dzisiaj jest taki, że gramy, bo nie lubimy przegrywać i kończyć grania przegraną w finale. Chcemy się zebrać oczywiście już w innym składzie, bo część chłopaków powiedziała, że jak Filip i Michał w zeszłym roku powiedzieli, że jakby nie grają, potem ich tam mówiliśmy, żeby gdzieś tam punktowo na niektóre mecze dołączyli. Później już po meczu finałowym, tym przegranym ostatnim spakuj, podziękowali, że definitywnie już wystarczy tych wojaży. W BNBA Bilu gra chyba w tej lidze 21 czy 2 lata chyba, od kiedy ta liga istnieje, więc chyba jemu naprawdę już wystarczy, bo zatem już mamy swoje lata, większość z nas ma 40 i więcej. No, czas może poświęcić tego czasu trochę dla rodziny. Ja jeszcze nie kończę, z tego co wiem, to Adam też nie kończy. Marcin Kubacki, Igor, Karol, jakby wszyscy tutaj wyrazili gotowość grania w następnym sezonie, także no, chcemy zrobić kolejny finał i powalczyć o piąte mistrzostwo, tak chyba? Piąte mistrzostwo, tak, piąte mistrzostwo. Ścigamy kotłodem. Doczytuję jeszcze w międzyczasie, że masz 769 zdobytych punktów w play-off, czyli pierwsze miejsce w historii. Okej, okay. To też bardzo miłe i fajne wyróżnienie. Mateusz tam widzę wszystko dokładnie policzy, także tam na pewno mu nic nie mknęło. To są fajne statystyki, nie powiem, że nie, natomiast no, bardzo się cieszę z tych czterech mistrzostw, które udało się z chłopakami wygrać. Czy możesz już zdradzić, jakie będą wzmocnienia w przyszłym sezonie? Nie, na razie o tym nie mówmy. Rozmawiamy z kilkoma osobami, chcemy, żeby nas dołączyły. Czekamy na jakby ich deklaracje, odpowiedzi. Jak się uda, może uda się naprawdę zmontować fajną i mocną ekipę. Chcielibyśmy pokonać chłopaków Spakuj. No bo wiadomo, no gdzieś tam i wrócić na ten szczyt. No zobaczymy. Na razie żadnych nazwisk nie chciałbym zdradzać. No tam ten sezon był trochę trudny, tak naprawdę, jak go oceniasz? Wiesz co, oceniam go bardzo fajnie. Faktycznie był dla nas trudny. Jest to związane z tym, o czym mówiłem na początku, że gdzieś tam chłopacy częściowo na początku podziękowali, potem jednak gdzieś tam namówiliśmy, żeby na te mecze przychodzili. Dużo meczy graliśmy w składzie 5-6 osobowym. No,
już nie ma tyle zdrowia, żeby 40 minut nawet z tym, znaczy z tym brakiem zaciągowanego czasu w sezonie zasadniczym, no biegać 40 minut jakby na pełnym gwizdku w naszej lidze. Jest dużo młodych zawodników, którzy dzisiaj są jakby no, mocniejsi fizycznie i faktycznie ten sezon był trudny. Dużo takich porażek, których się nie spodziewaliśmy i faktycznie do ostatniego meczu walczyliśmy o play-offy. Do tych play-offów udało się wejść, potem udało się zrobić ten finał, z czego jestem bardzo dumny. To był chyba najtrudniejszy sezon. Jeśli chodzi o nas, my w tym składzie przyzwyczajeni do troszeczkę innych standardów, to jednak przez wiele lat nadawaliśmy tony walizacji w tej lidze. Byliśmy wiele razy gdzieś tam na pierwszym, drugim miejscu, raczej to my wygrywaliśmy to wysoko niż przegrywaliśmy. Natomiast chciałem powiedzieć, że połączenie lig, któremu w sumie byłem przeciwny na początku sezonu na naszym zebraniu, wyszło chyba fajnie, bo tych niespodzianek i tej rywalizacji, tych zaciętych meczów było naprawdę sporo. I nawet nasz przykład pokazuje, że już nie jest tak, że każdy mecz przyjdziesz w 5, w 6 i tam ograsz przeciwnika 20-30 punktów. O każdy zwycięstwo musieliśmy walczyć. A co do samych finałów? Powiem tak, no same finały, znaczy zespół Pakuj to wygra na pewno zasłużenie. Jakby był najmocniejszym zespołem w trakcie całego sezonu. Zbudowali naprawdę mocną ekipę. Oni już w zeszłym sezonie byli mocni, gdzie my ich w półfinale pokonaliśmy, a w tym roku jeszcze dołożyli Doriana, dołożyli Tobiasza, Czarka, Łukasza Wadzińskiego, także naprawdę mocna ekipa, 10 ludzi, którzy mają przeszłość w koszykówce juniorskiej, którzy gdzieś grali, no, pierwsza, druga, trzecia liga, mają bardzo bogate doświadczenie, są dużo młodsi, bo tam większość to jednak to roczniki 9-1, 9-2, 9-3 i młodsi. Także fajnie. Ja jestem z finałów no niezadowolony z tego, że przegraliśmy, ale patrząc na potencjał naszego zespołu i zespołu z tym, czym my się mierzyliśmy przez cały sezon, to ja uważam, że to drugie miejsce to jest prawie jak mistrzostwo. Myślę, że postawiłbym to wicemistrzostwo chyba nawet wyżej niż nie do mistrzostwa, które zdobyliśmy. Bo naprawdę po trudnych meczach, po tych dogrywkach z pretendentami w półfinale, po tych zwrotach akcji w tym półfinale, gdzie przegrywaliśmy 20, doszliśmy i wygraliśmy trzeci półfinał, wróciliśmy do finału, także bardzo pozytywnie, dużo woli walki, pokazaliśmy naprawdę charakter w tym roku. Nie było łatwo, ale z tego wicemistrzostwa są naprawdę bardzo zadowolone. Czy po tylu indywidualnych sukcesach, jak i drużynowych, jesteś w stanie się jeszcze zmotywować, żeby co niedzielę? Nie, no jasne, no to jest, wiesz, jakby... Ja jestem sportowcem, no jakby oczywiście amatorem, natomiast jasne, że ta motywacja dzisiaj jest inna, tak, niż była 10 lat temu, czy 15 lat temu, kiedy człowiek był młodszy, jakby był w innym miejscu życiowo też jakby tak rodzinnie, jak w tej lidze zacząłem grać, jakby no, byłem kawalerem, jakby nie miałem żony, nie miałem dzieci, dzisiaj jest żona, są dzieci, ta motywacja jest troszeczkę inna i przekłada się na inne aspekty życia, natomiast jakby no, wchodzimy na parkiet i staramy się no, wygrać ten mecz, dać z siebie wszystko, tej motywacji nie brakuje, dopinguje mnie dzisiaj, znaczy żona mnie zawsze dopingowała, dopinguje mnie dzisiaj syn, dopinguje, zaczyna mnie dopingować córka, także nawet pod tym kątem, że kiedyś dla siebie, a dzisiaj chciałbym ich zarazić tą taką pozytywną energią na uprawianie sportu, bo ten sport jednak uczy determinacji, obowiązku, radzenia sobie ze zwycięstwami, ale też jakby no, tych porażek też jest dużo w sporcie, nie oszukujmy się, no, każdy zwycięzca, nawet ci najlepsi sportowcy na świecie wygrywali, ale też dużo meczów przegrywali. To ich uczyło pokory, chęci do pracy, rozwijania swoich umiejętności, także tej motywacji nie brakuje. Dzisiaj można powiedzieć, że trochę inaczej znoszę porażki. Kiedyś te porażki znosiłem bardziej emocjonalnie. Dzisiaj te porażki już znoszę jakby z pokorą i z chłodniejszą głową. Bo bywało z tym różnie w przeszłości. Jest jakieś zdarzenie, które utkwiło ci w pamięci? No tak, no chłopacy w zespole do dzisiaj się śmieją z tego, jak
jak przegraliśmy jeden z półfinałów, nie pamiętam, w 2015 roku z zespołem Galeco, chyba da Herman, oni tak się wtedy nazywali, gdzie byliśmy wtedy faworytem do zagrania w finale, a ten półfinał przegraliśmy, no byłem po tym meczu mega wściekły na siebie. Nie pamiętam, czy ja tam zagrałem dobrze, czy niedobrze, natomiast chłopacy nie znosi dojść do szatni po meczu, to na hali Astorii, no wiesz ile jest miejsc, ile jest schodów, jak daleko jest od parkietu do szatni na dole, to oni zanim zdążyli dojść do szatni, to już byłem w samochodzie, nie? I już jechałem do domu, więc do dzisiaj się z tego śmiejemy, natomiast no, tamtą porażkę ciężko zniosłem, natomiast chyba jako zespół tamtą porażkę ciężko znieśliśmy i ona dała gdzieś potem podwaliny pod kolejne lata, gdzie już tych zwycięstw no, w naszym zespole nie brakowało. A propos twojej pamięci, bo widzę, że jest dobra, to teraz uwaga, zagadka. Swoją przygodę z koszykówką w NBA rozpoczynałeś w 2010 roku. Czy pamiętasz, przeciwko komu grałeś i w jakim zespole? W pierwszym meczu? No. Czy w ogóle? Nie, no jasne, że pamiętam. No, zaczynałem w Leśnych Dziadkach, a pierwszy mecz graliśmy przeciwko wtedy zespołowi Da Herman. No i tam jakby z Oli przeciwko Lisiowi, Marcinowi Grodzkiemu, Melonowi, Brodzie, Kamil Romecki, Przemek Olszewski, więc tak, no pamiętam ten mecz. Nawet pamiętam dokładny wynik. Nawet pamiętam dokładny wynik, który przegraliśmy chyba 40 w plecy. Oj, tam wyszliśmy taką ekipą, wiesz, no Leśne Dziadki to była ekipa, gdzie najmłodszy chyba byłem ja, a reszta to była panów 40+, i tak gdzieś no grających raczej hobbystycznie niż zawodowo, i gdzieś tam no, pierwszy mecz trafiliśmy właśnie na Melona, na Brodę, na tych no, chłopaków z dużością koszykarską, no zlali nas tam strasznie, ale to, no trudno, tak się zaczyna, nie? Tak się zaczyna. Pamiętasz ile rzuciłeś punktów? Koło 20. Pamiętam, bo tam chyba po mnie w Leśnych Dziadkach ktoś potem rzucił chyba tylko 4 czy 6. Ten pierwszy sezon taki był trudny dla naszego zespołu. Ale z siebie tam wspominam dobrze, no gdzieś tam byliśmy co mogliśmy, żeby coś wygrać. A pamiętasz z kim wygraliście? Bo za dużo w tym sezonie nie wygraliście. Nie, jeden mecz wygraliśmy. Ojej, znakłem. Znakłem. Pamiętasz ile zdobyłeś punktów? Koło 20. Pewnie 22, 24. Tak to wyglądało. Zgadza się czy nie? O tym się śmieję, bo wszystko się zgadza. No tak pamiętam. To pamiętam bardzo dobrze. Jak mnie zapytał jakieś mecze potem spod z nami, wyrywkowe, to nie pamiętam. Ale ten pierwszy sezon pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam też, że przeciwko obecnemu mojemu zespołowi, czyli zespołowi spod z nami, z którym wtedy chyba graliśmy w trzeciej kolejce, czy w czwartej, tam też przegraliśmy chyba no, grubo. Tam też rzuciłem około 20 punktów. I pamiętam po tym pierwszym meczu z Dachami, który tam przegraliśmy, ja wtedy zagrałem swój pierwszy mecz w lidze. To był taki portal, nasza klasa wtedy. Jeszcze nie było etapu Facebooka, tam Instagramów, Snapchatów. To na tej naszej klasie tam bardzo wielu zawodników, którzy grali wtedy w BNB, mnie tam wygooglowało, kto ja jestem, że tam tyle punktów. Jak Broda wrzucił statystyki na stronę tam wtedy, to oni wszyscy tam zaczęli mnie tam oglądać i tam był taki... taka funkcja, żeby było widać, kto cię ogląda na tym profilu, nie? Wtedy. I tam właśnie, między innymi Dominik Jankowski wtedy właśnie sobie przypomniał o mnie i się do mnie odezwał krótko po tym meczu. Rozmawialiśmy już o celach na przyszły sezon, a tak indywidualnie, czego sobie życzysz na... Zdrowia. Tylko zdrowia. Jakby... zespołem jakby spod z nami, PSP Solution, wygraliśmy w tej lidze naprawdę wiele. Kilka mistrzostw, były mecze gwiazd, były jakieś MVP, zawodniki tam kolejki, miesiąca, tych tematów było dużo. Dzisiaj życzę sobie przede wszystkim zdrowia, bo biorę przykład z kolegów, z którymi razem trenujemy, z Piotra Regiela, z Krzyśka Barszczyka, którzy nadal grają, mając grubo powyżej 50 lat,
Ja bym chciał w tym wieku jeszcze grać w koszykówkę i to zdrowie jest kluczowym elementem tego, by móc w tej koszykówce zagrać. Może będzie tak, jak Krzysiu Barszczyk ze swoim synem w tej lidze przeciwko swojemu synowi zagrał, jak Leszek Prusak zagrał z tym w tej lidze z Krzyśkiem Prusakiem. Może kiedyś będzie tak, że ja ze swoim synem w tej lidze zagram. Mój syn ma dzisiaj 4 lata, więc pewnie muszę tego zdrowia długo utrzymać. Muszę to zdrowie długo utrzymać na dobrym poziomie, natomiast zdrowia przede wszystkim, nic więcej. Do tej ekipy jeszcze możemy dołożyć takiego mało znanego koszykarza, jakim jest LeBron James. No tak, okej. Okay. No bo on za chwilę zagra pewnie ze swoim drugim synem. Jak tam podpisze kontrakt na te chyba 2 czy 3 lata, to zaraz tego drugiego syna mu wydraftują do Lakersów. Wymarzony finał? W lidze BNBA? Tak. Który ma być? No nie, no jakby, no może rewanż na Pakuj, tak? My ich ograliśmy w zeszłym roku w półfinale, oni nas ograli w tym roku w finale. Z chęcią, że tak powiem, odbijemy się w przyszłym roku i postaramy się to mistrzostwo zdobyć. Czy traktujemy to jako wyzwanie? Jasne, no tak, no po to chcemy grać i no po to zespół spłyt z nami, tam SP Solution istnieje. Jakby nas napędzała zawsze gdzieś tam wewnętrzna rywalizacja i chęć rozwijania się, wygrywania tych meczów. Nawet w tych meczach, gdzie wygrywaliśmy, to i tak próbowaliśmy sobie znaleźć rzeczy, które możemy poprawiać, które możemy zrobić lepiej. Ten zespół też się na przestrzeni tych kilku lat zmienił mocno, natomiast jakby chęć rywalizacji moja, Adama, jakby nadal tą drużynę napędza i nadal chcemy wygrywać. No. Akurat jeżeli chodzi o Adama, to było sporo kontrowersji, trochę taka smutna sytuacja związana z tym, że nie mógł zagrać w rewanżu. No, jakby nawet o tym przepisie nie wiedziałem, przyznam się, że zapomniałem o tym przepisie, że tam za 3 dachy faktycznie grozi dyskwalifikacja. Zupełnie nie pomyślałem o tym, że to dotknie nas w playoffach. Faktem jest, że Adam tych dachów otrzymał dużo w tym półfinale z pretendentami. To też jest pokłosie tego, że ten półfinał z pretendentami był naprawdę zacięty. My tam zagraliśmy 3 bardzo wyrównane mecze. Jeden tam się skończył dogrywką. Drugi mecz prowadziliśmy w końcówce, daliśmy sobie wrzucić chyba 12-0. Mecz skończyliśmy, znaczy 0-12 skończyliśmy mecz, bo tam po stratach się postawiliśmy strasznie. Była naprawdę walka na całego. Ten trzeci mecz przegrywaliśmy chyba 20 po pierwszej czy po drugiej kwarcie i ten mecz wyciągnęliśmy na naszą korzyść. No to jest rywalizacja. My nie jesteśmy zawodowcami, tylko amatorami. Gdzieś tam te emocje w nas buzują. Sędziowie chyba Adama nie lubią, bo tych dachów mu tam faktycznie trochę dają. Może to jest temat, żeby z tymi sędziami czasem porozmawiać, bo te dachy lecą za szybko. Czy brak Adama w drugim meczu zaważył naszej przegranej? No tego nie powiem, tego bym nie powiedział. Pewnie ta rywalizacja w tym drugim meczu byłaby bardziej wyrównana. Może udałoby się wyciągnąć ten mecz, wygrać i doprowadzić do meczu numer 3. A może nie, no jakby takie są przepisy, trzeba się do nich dostosować. Ja tam gdzieś próbowałem jakieś odwołanie złożyć do zarządu ligi, natomiast to odwołanie gdzieś tam nie przeszło. Ale jest to temat do rozpatrzenia na naszym zebraniu przed kolejnym sezonem, by może gdzieś ten temat, do tego tematu podejść może inaczej. Może w tym finale tych zawodników nie wieszać za jakiś technik zdobyty w półfinale. Nie wiem, no pamiętajmy, że to jest liga amatorska, tak? Gdzieś ta liga opłacana z naszych pieniędzy, z pieniędzy naszych sponsorów, więc przepisy przepisami, jasno, one obowiązują wszystkich. Natomiast to też ma być fan z tego, ma być fajna rywalizacja, ma być fajne spędzenie czasu. Akurat na nasze mecze przychodzi bardzo dużo rodzin, w sensie przychodzą nasze żony z dziećmi, gdzieś jacyś znajomi, tych kibiców trochę jest. No, szkoda, że Adam w tym drugim meczu nie mógł zagrać. Odnalazł się oczywiście w roli trenera, który gdzieś na nas koordynował z ławki, ale myślę, że wolałby być na parkiecie. No, myślę, że wiele osób chciałoby zobaczyć mecz numer 3. No ja też bym chciał zobaczyć ten mecz numer 3. No, nie wyszło, ale
ale wynik końcowy i tak uważam za naprawdę fajny sukces i fajny wynik, taki zwieńczenie tego trudnego sezonu, bo byłby moment, że tam byliśmy na 16 zespołów chyba na 14 miejscu w tabeli, nie? Także z tego 14 miejsca wyszliśmy na 6 i potem z tego zrobiliśmy finał, także no fajnie, naprawdę fajnie. Dzięki, że znalazłeś czas i mogliśmy Cię gościć tutaj na, jeżeli chodzi o nasz wywiad. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dzięki, Jacku, i pozdrawiam wszystkich kibiców, kibiców BNBA oraz wszystkich zawodników, którzy w lice grali i grają nadal i będą grali. Do zobaczenia na parkietach i fajnej rywalizacji w nowym sezonie.